Witam Was, moi kochani, z tej strony Nanaki Silvery Moon i zapraszam Was na kolejny już 11 odcinek zupełnie nowej serii filmów w całości poświęconych bitwom z gry Total War Rzym II w edycji Imperatora. Moi kochani, troszeczkę czasu już minęło od naszego ostatniego spotkania, mianowicie od spotkania w odcinku 10, kiedy to udało nam się podbić osadę Vesontio, dzięki czemu zakończyliśmy cały spektakl pod tytułem Zdobycie dwóch prowincji składających się z czterech regionów, które w całości rozwinęliśmy już stricte militarnie. Zobaczcie, to jest nasza prowincja Germania Minor, która no, w całości jest już w zasadzie ukierunkowana rozwojem militarnym oraz sąsiadująca z nią prowincja Belgica, która już w zasadzie ma bardzo wysoko rozwinięte budowle, również stricte militarnie, dzięki czemu obie te prowincje tworzą przyczółek na kontynencie europejskim, który to przyczółek posłuży nam w przyszłości na hodowanie nowych armii, na uzupełnianie tych armii po jakiejś sromotnej klęsce i na prowadzenie całej kampanii na kontynencie. Dla tych, którzy dopiero teraz włączyli ten odcinek i nie znają tej serii, przypominam, że gramy kampanią i cenami. Prowadzimy kampanię polegającą na zdobyciu zwycięstwa kulturowego. Musimy zdobyć określone prowincje. Oprócz tego musimy posiadać również 40 regionów, w których dominuje nasza kultura celtycka. Mamy już za sobą podbicie całego archipelagu Wysp Brytyjskich, dzięki czemu mogliśmy spokojnie zacząć inwazję na kontynent. Zaczęliśmy od osady Nemetocenny, później szliśmy w głąb, zdobyliśmy Treverorum, zdobyliśmy region Begacum oraz Vesontio. Oczywiście rykoszetem jeszcze w międzyczasie musieliśmy zdobyć osadę Cenabum, ponieważ należała ona do jednej frakcji, a postanowiliśmy pokonać całą frakcję, żebyśmy nie mieli żadnych wrogów, że tak powiem, za plecami. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku mam zamiar kontynuować nasz podbój Europy. Zobaczcie, do tego naszego zwycięstwa kulturowego musimy również zdobyć prowincję Magna Germania. Magna Germania znajduje się tutaj. Tak ona wygląda. To jest ta prowincja. My mamy te dwie, kawałek Celtyki i oczywiście Caledonia et Hibernia oraz Brytania. To są wszystkie nasze cztery w zasadzie w całości kontrolowane prowincje. Rykoszetem mamy jeszcze jeden region z prowincji Celtyki, ale na razie tym się nie przejmujemy. Moi kochani, musimy zdobyć Magna Germanię. Żeby to zrobić, musimy pozbyć się Nerwiowów, którzy mają dwa regiony i to ich właśnie mam zamiar w tym momencie zaatakować i to z nimi jesteśmy właśnie w tej chwili w stanie wojny oraz przy okazji jeszcze osadę Uburzis należącą do Markomanów. Ok, także tak to mniej więcej wygląda. Moi kochani, nasza sytuacja taktyczna wygląda w ten sposób, iż mamy trzy armie, ponieważ no w dalszym ciągu jeszcze musimy nawracać kulturowo na naszą kulturę celtycką tą prowincję Germania Minor, także agenci tacy jak druidka Aunodi, to są naprawdę ciężkie nazwy, oraz Samilla zajmują się cały czas nawracaniem tego regionu i tej całej prowincji. My natomiast mieliśmy zamiar zaatakować osadę Flevum oraz stolicę prowincji Germanii, Tullifordum, przepraszam, ale te po prostu nazwy są tak czasami ciężkie do wymówienia, że to kupa śmiechu przy tym jest. Moi kochani, co się stało? Weszliśmy na terytorium wroga, zobaczcie, tymi dwoma armiami doszedłem aż, no, w zasadzie no, niedaleko, aż do tego momentu i w międzyczasie wyłoniła się z lasu ukryta armia nieprzyjaciela, czego się nie spodziewałem i mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją taktyczną. Moi kochani, wroga armia, a więc stróże Teutatesa, zaatakowali nas znienacka naszych łowców, Kokidiusa, którzy musieli się ratować ucieczką i odwrotem.
Tak wyglądają na siłowcy. A więc jest to podstawowe mięcho armatnie, już całkiem nieźle doświadczone, wspomagane przez brytyjskich procarzy. Musieliśmy się wycofać. Ok, kawałek. Także jesteśmy tutaj i jesteśmy w stanie zaatakować tą armię, ale nie zrobimy tego samemu. Będziemy musieli posiłkować się którąś z tych armii. Chyba posiłkujemy się tą mniej doświadczoną, a więc barwionymi wojownikami. A więc nimi troszeczkę podejdziemy na południe, otaczając tą armię nieprzyjaciela w taki sposób, żeby ona miała bardzo, bardzo niewielką szansę na ucieczkę. Natomiast zaatakujemy właśnie łowcami. Natomiast ta armia, a więc ostrza, która ma naprawdę takie perełki wśród swoich szeregów, jak na przykład poborowi słudzy, którzy są w randze siódmej, a więc to już naprawdę super ekstra doświadczeni wojownicy, mimo że najprostsi. No, czego się obawiam? Moi kochani, obawiam się tego, że jeżeli ja ich podejdę, tych stróżów Teutatesa z północy i z takiego, no powiedzmy, południowego wschodu, oni, ratując się ucieczką, zaatakują Begacum. Jeżeli tak zrobią, to znaczy, jeżeli ja ich nie zniszczę w tej turze i skończy mi się ruch wszystkich armii, to idę o zakład, że oni zaatakują Begacum. Nie chcę tego. Także zapowiada się dosyć interesująca rozgrywka. Moi kochani, spróbujmy zrobić tak, że my troszeczkę się przyczajmy tą armią z tej strony, natomiast zaatakujemy barwionymi wojownikami i zobaczymy, co też komputerowe SI zrobi. Nie wycofało się, a więc mamy całkiem spore szanse na wygraną. Moi kochani, co my tu mamy? Na szczęście nie atakujemy jedną armią, mamy również łowców Kokidiusa w zapasie. Atakujemy barwionymi wojownikami. I dobrze, troszeczkę te jednostki nasze się podszkolą. Mamy sporo jazdy, więc będziemy mogli w tym lesie troszeczkę poszaleć tą jazdą. Nas jest 1350, 1450, dosyć sporo. A ich jest równo 1400, z czego oni nie są doświadczeni, więc mamy tutaj taki plus. Co tu dużo mówić? Powinniśmy to wygrać. Zapraszam na fajne emocje. Ja sobie zobaczę szybciutko, jakby to wyglądało. 82, 78, 84%. Ok, nie powinniśmy mieć problemu z wygraną. Mam nadzieję, że będzie ciekawa potyczka, ciekawy pojedynek. Moi kochani, zapraszam Was na emocje. Ok, moi drodzy, co my tu mamy? Warunki pogodowe, deszczyk. Jakoś mi się nie widzi w tym deszczu walczyć. Znowu deszcz. Okej, będziemy walczyć w deszczu, spoko. Trudno. Tak wyszło, niech tak będzie. I co my tu mamy? Mamy starcie face to face, jak widać. I mamy troszeczkę z górki. Moi kochani, mamy z górki, więc dobrze by było te wojska rozmieścić jak najwyżej się da. Czyli tu. W lesie. A nie tak na środku. I postaramy się zniszczyć wrogą armię, tą naszą pierwotną armią, podczas gdy posiłki będą majaczyły gdzieś tam w tle. A posiłki będą tu. Tak, z tej strony. Czyli w ogóle tak nie wiadomo skąd w ogóle one, te posiłki przyjdą. Dobra, na razie nie będziemy się tymi posiłkami zbytnio przejmować. I teraz tak, jak jakoś sensownie podzielić tą naszą drużynę? Mi się wydaje, że zrobimy to w ten sposób, że weźmiemy sobie wodza, który ma bardzo duży promień zasięgu. Zobaczcie, na niebiesko zaznaczone. Naprawdę spory. Zrobimy tak, że połączymy go z jazdą. Okay. To będzie nasza grupa uderzeniowa, która będzie się przemieszczała i ja chcę ją jak najbardziej wykorzystać. Tak, postaram się tym wodzem zajść ich od tylca, jakoś ich otoczyć. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. W takim razie na razie ustawimy ich tu, w lesie. Niech oni się tu ukrywają, będą się przyczajać i zajdą z prawej strony, z prawej flanki. Reszta. Gromadę włóczników. To jest taka elitarna jednostka. Ich podzielimy w jedną grupę. Albo nie. Ja zapomniałem, że my tu nie mamy jednostek, moi kochani, dystansowych. Ich jest trójka, a tych jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenaście. Wiem, co zrobimy. Trzy grupy. Raz, dwa, trzy, cztery. To będzie jedna grupa. Coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery. To będzie druga. I trzecia. Okej, umówmy się, żeby to jakoś tak rozdzielić, żeby to były trzy grupy, takie, no,
pewno rdzenne, które będą walczyć, które będą się bawić po prostu z tym wrogiem, a oprócz tego będzie nasz wódz z naszą jazdą majaczył w tle. I tak zróbmy. I tak zróbmy, zaznaczymy ich sobie i oni będą, moi kochani, atakować z góry. Trochę toporne to sterowanie, okej. Niech oni sobie będą tu. Okej, umówmy się, tak to będzie. Posiłki z czasem do nas dojdą. Rozpoczynajmy tą zabawę. Ciach. My, żebyśmy mieli łatwiej, sobie podejdziemy tak. Nasz wódz będzie sobie, powiedzmy, szedł tak. A ci muszą tu się w całości przedostać, żebym ja mógł ich zaznaczyć. No, kochani. Czy to już wszyscy? Jeszcze nie. Wszyscy. Dobra, wszyscy są... Oni dołączą jak gdyby w tle. Tutaj. O. A ci już powinni powolutku iść tu. Niech sobie podejdą tu. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy szansę jakoś fajnie się pobawić. Koniecznie atakujemy z góry, wiadomo, premia do szarży. No, oni sobie mogą podchodzić. A ci w zasadzie... Oni sobie mogą podejść tu. Będzie nawet sensowniej dla nich. O, a ci sobie niech tutaj idą. Jeszcze kawałek. Jestem ciekaw, jak to komputerowe SI się zachowa. Czy wpierw będzie po prostu cisnąć na mojego wodza, który jest tam, czeka, czy najpierw zaatakują tu. Ja postaram się zrobić to tak, żeby najpierw wróg zaatakował ten trzon armii, tak? A więc te moje trzy grupy. Dosyć sprytnie podzielone. Którym będzie akompaniować ta druga drużyna posiłkowa. Umówmy się. No, ciekawe. Zobaczcie, całkiem fajnie wygląda ten deszcz. Całkiem fajnie zostało to przedstawione. Bardzo mi się podobają. Jak zwykle powtarzam to, efekty graficzne w tej grze. No, moi kochani, coś już się zaczyna dziać. Musimy sobie to jakoś rozdzielić. Dobrze, czwórka niech będzie tu. Dwójka tu. A trójka... A, trójka! Niech sobie poczeka. Zobaczymy, na kogo oni się wpierw rzucą. Czy nie, oni w sumie mogą atakować. Ci do lasu. A ci tu. Zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw. Tak, bardzo jestem ciekaw, jak to zostanie wszystko taktycznie rozwiązane. Ci w zasadzie mogą jeszcze bardziej podejść z flanki. No, kici, 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 kici. Dajemy czadu, panowie, dajemy czadu. Boicie się mnie? No. Bardzo ciekawe, jak oni to wszystko rozegrają. No, zobaczymy. Dobrze. Oni wszyscy są w centrum. Na pewno się nie rozdzielili. Bronią się, bo w kupie raźniej. Dobra. Dobrze, musimy to jakoś fajnie... Okej. Okay. Idą. Już jacyś idą. To będzie pierwsze starcie i tu drugie starcie. Dobra. Bardzo dobrze. Czyli... co my tu mamy? Gromada. Niech zaatakuje tu. O! A ta dwójka tego drugiego. O! I oni sobie będą walczyć. Dwóch na jednego. To banda łysego, okej, ale skuteczna. Zobaczmy, co się stanie tu. Tu atakuje tylko jedna. Więc atakujmy tylko jedną. Okej.
wygląda. Tych moglibyśmy jeszcze podciągnąć. We have discovered the enemy's hidden units. No, moi kochani, gdzie jesteście? Teraz wy się tu przydacie. Od tylca. A widzicie? Dobrze, że jest dwóch na jednego. Ci się niepotrzebnie dali wciągnąć. Nie, 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 kochani, odwrót. Odwrót, kochani. Odwrót, nie dajcie się. Nie dajcie się wciągnąć. O, oni wracają. A my ich tutaj ciach. 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 Świetnie to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Nasza jazda tu musi trochę podziałać. Oczywiście, że na naszą korzyść, no bo na czyją inną. Mamy już trochę doświadczenia. Tu nam świetnie to wychodzi. Ci uciekli, super. Ci tutaj dalej walczą, bardzo mi się to podoba. Co tu się dzieje? Tu trzeba będzie im pomóc. Dobra, ci powinni podejść tu. No, ci im pomogą. To zaraz przestaną sławnąć. O. Natomiast ci powinni się podzielić. Ci tu walczą. O, wrócili! Skoro oni wrócili, to my ich szybciutko... No jeszcze się zastanowię, jak to rozegrać. Okej. Okay. Ci atakują tu. Okej. Okay. Ci powinni się podzielić. Okej. Dobrze nam idzie. O, tym trzeba pomóc szybciutko. Tym powinniśmy pomóc. Okej, ci sobie radzą całkiem nieźle. Natomiast ci troszeczkę powinni podejść z boku jednego, a ci z boku drugiego i weźmiemy na dwa baty tych, moi kochani, poborowych sługusów, żeby już ich wykończyć. A zrobimy to w ten sposób. O, ciach. Ci powinni pomóc. No, ci powinni pomóc. Dobra. Czas na jazdę. A jazda zrobi to w sposób spektakularny. Po prostu. Chcę zobaczyć szarże tej po prostu w lesie jazdy. Jak oni to zrobią? Popatrzcie na te sceny. Coś pięknego. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Tak, uciekają. Coś pięknego. Wow, yeah! Coś pięknego. Walczyć mi tu. A my teraz zamykamy pierścień. Wspomożemy ich. Niewiele widać w tym lesie, ale my sobie poradzimy. Spokojna głowa. I wszystko przy użyciu jednej armii. O to mi chodziło, żeby ona maksymalnie tutaj awansowała. Trochę jednostek nam uciekło, ale trudno. Najważniejsze, że walczą. Okej. Wódz coś powinien zadziałać. Inspiracja? Nie. O, strach. Świetna umiejętność, ponieważ w całym zasięgu armii wodza wszyscy po prostu trzęsą portkami. Świetna sprawa. Dobra. Tym tu nieźle poszło. Zaatakujemy ich od tylca. Ci walczą tu. Super. Natomiast ta... A, właśnie chciałem powiedzieć, że ci poborowi słudzy dobrze się trzymają, ale akurat zaczęli uciekać. Tracić morale. Bardzo mnie to cieszy. Użyjmy jeszcze naszego wodza raz. Do zastraszenia. O, tutaj puszczają im nerwy. Co jest, kochani? A, uciekli, nie zdążyłem z nimi zrobić, trudno.
Trudno. Natomiast ci uciekli, ale w końcu wrócili. Okej. Jak ci się miewają? Walczą. No i dobrze. Niech walczą. Ci muszą odbić w bok. Tu jest zacięta walka. 52 na 80 jeszcze się trzyma. Powinniśmy ich zaatakować z boku, uważam. Uciekli. Dobra. Nie ma o czym gadać. Zwycięstwo! No moi kochani, a chciałem ich wykończyć do końca. Kurde, nie skończyłem. Moi kochani, zobaczcie, jakie fajne podejście taktyczne. Ja wiem, że na samym początku, jak zaczęliśmy tą bitwę, widać było po pasku siły militarnej, kto tu wygra, ale i tak miałem nadzieję na coś fajnego. I w sumie po części miałem rację, bo jednak jakoś ta bitwa fajnie wyglądała. Troszeczkę z innego punktu, żeśmy zaczęli. To było starcie face to face na zupełnie nowym terenie. Co najważniejsze, udało nam się zniszczyć tą armię, która wcześniej nas troszeczkę zmusiła do odwrotu. I to jest plus. Moi kochani, widzimy się za chwilę. Mam nadzieję, że będzie kogo awansować. Okej, okay, moi kochani, i co? Zobaczcie, i to mi się podoba zupełnie inaczej niż w poprzedniej walce, gdzie nasz przeciwnik, jeden żołnierz naszego przeciwnika zabił co najmniej dwóch naszych. Tym razem jest sytuacja odwrotna, moi kochani. U nas straty 635, u nich 1207. Naprawdę fajna sprawa, oznacza to, że myśmy w zasadzie całą jedną armią wybili całą drugą armię. Świetna sprawa, bardzo mi się to podoba. Tych strat nie było aż tak dużo, jak mi się z początku wydawało. W zasadzie, to zobaczcie, cztery jednostki awansowały i żadna jednostka w całości nie została przetrzewiona. I to mi się bardzo podoba. Co robimy? Oczywiście zabijamy jeńców, nie będziemy się bawić w żadne niewolnictwo. Okej, wódz awansował. Aczkolwiek stróże się Teutatesa wycofały na Begacum. Trzeba będzie ich dobić. Zrobimy to zaraz, natomiast na cele tego odcinka chciałbym jeszcze podsumować. Zobaczcie, no troszeczkę będziemy musieli tą armię uzupełnić. Nie jest to armia w żadnym razie gotowa do inwazji na jakąkolwiek inną osadę. Będziemy musieli szybciutko wrócić do Begacum i awansować jednostkę. Natomiast awansował nam wódz z łowców Kokidiusa. Co my tu mamy z tym wodzem? Interesowna żona, minus 2 do autorytetu, plus 5 do walki, do umiejętności, spoko, plus 1 do żywności, autorytet, gravitas. Kurde, jaki on ma zapał, puls 11 do zapału, 2 do autorytetu. Dobra, trochę do autorytetu niech ma. Ma 29 autorytetu, 44 lata. No zobaczymy. Dobra, moi kochani. Czy coś jeszcze mógłbym zrobić w tym odcinku? Nie, moi kochani. Kolejny odcinek, mam nadzieję, będzie przedstawiał inwazję na osadę Flevum oraz kolejny na Tulifurdum. Tak, a więc cały czas ingerujemy, cały czas staramy się zdobyć tą prowincję Magna, moi kochani, Ad Germania. Póki co, cieszę się, że cały czas oglądacie te wszystkie filmy. Zachęcam Was do oglądania całej serii od początku. Szczerze mówiąc, zastanawiałem się, czy kontynuować całą tą serię. Wstałem dzisiaj rano, pomyślałem, że jednak dobrze by było coś nakręcić i postanowiłem nakręcić kolejny odcinek. Moi kochani, kampania w Total Warze w Rzymie II jest naprawdę długa. To jest wiele odcinków, to jest wiele bitew, wiele jednostek, naprawdę dużo myślenia takiego strategicznego i to jest fajne. Mam nadzieję, że właśnie pod tym względem ta cała seria filmów poświęconych tym bitwom jest dlatego właśnie ciekawa, dlatego fajna. Zachęcam Was do tego, żebyście oglądali ją od początku, żebyście śledzili kolejne odcinki, żebyście lajkowali te wszystkie filmy, żebyście oceniali, głosowali, no i oczywiście subskrybowali mój kanał, bo im więcej subskrypcji, tym lepszej jakości materiału i tym więcej tych materiałów będzie. Moi kochani, serdecznie Was pozdrawiam, zapraszam do kolejnego odcinka i do zobaczenia.